Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. I znalazł śrubkę i sobie wkręcił i fotel nie, 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 śrubka się odkręciła, ale muszę mieć śrubokręt, żeby ją wkręcić. Ale fotel normalnie, nie przewrócił nie, się nie, nie, wkręcasz nas. Nie, wkręcasz nas. Giba się. Giba. To dobra. Się spokojniej czytaj. Jedziemy? Jedziemy. Pośmialiśmy się z tego pierwszego posiedzenia Sejmu, nie, że a to se prezes Kaczyński zasnął, spóźnił się na hymn, bardzo zabawny był stand-up prezydenta, przekrzykiwali się tam, buczeli, no jak dzieci, jak uczniaki. A najgorsze jest to, że prezydent Duda zadał premierowi Morawieckiemu, jak już mówimy o uczniakach, bardzo trudne zadanie z matematyki do domu. Dysponując określonymi liczbami, utwórz rząd większościowy w ciągu 2 tygodni. A matematyka nie jest jego sprzymierzeńcem. Każdy, kto był w szkole, no był w takiej sytuacji, że miał za zadanie, no nie, że miał za zadanie utworzyć rząd, ale że nauczyciel zada taki jakiś trudny projekt, którego w zasadzie i tak dalej, a bidny Morawiecki będzie musiał to zrobić. I to będzie droga przez mękę. No i tak sobie powie, jutro się za to wezmę, nie? A następnego dnia, jutro to już na pewno się tym zajmę. Za jakiś czas, dziś piątek, od poniedziałku zacznę, będę się w weekend męczył, napiję się. I skończy się jak w szkole, nie? Że w noc przed tam posiedzeniem pojawi się panika i Morawiecki będzie tworzył rząd na ostatnią chwilę, na kolanie, może w taksówce do Sejmu. A co jak nie wyjdzie? No właśnie, no wtedy ma kilka opcji. Może przynieść usprawiedliwienie od prezesa Kaczyńskiego, tam proszę o usprawiedliwienie z niewykonania pracy umowej przez premiera, ale przyjechali goście i nie zdążył, nie? I Hołowni wręcz takie te. Przyniesie zadanie w późniejszym terminie. Albo zgłosi nieprzygotowanie. W końcu w ciągu roku uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie, prawda? Tak jest, czy dwa tam, jedno. I marszałek Sejmu, pan Hołownia, wpisze nieprzygotowany w dzienniku ustaw. I będzie. Tak, politycy są, słuchajcie, jak dzieci, jak to się wczoraj oglądało. Z tą różnicą, że dzieci dorastają. No nie wszystkie, co prawda. Niektóre zostają politykami.